to ta Kania, współautorka książki resortowe Dzieci Politycy. Witam pani redaktor. Dzień dobry. Pani redaktor, ta książka pokazuje, a raczej zmienia definicję resortowych dzieci, bo jak się okazuje, resortowym dzieckiem nie jest tylko dziecko czy wnuk pracownika służby bezpieczeństwa, tylko czasami są to osoby, które zostały niejako adoptowane, prawda, przez jakichś prominentnych działaczy komunistycznych. Jest to związek bardziej adoptowany, to może w bardzo wąskim zakresie. Bardziej to jest taki związek duchowy, bym powiedziała. To są ludzie, którzy czują się mentalnie związani z tamtym systemem. Są takie tęskniącymi dziećmi za tymi czasami, które minęły, ale przede wszystkim za resortem. Ta resortowość to jest bardzo często już teraz nie więzy krwi, tak jak podkreślamy, ale również przywiązanie do resortu, otaczanie się ludźmi ze starego systemu służb specjalnych i postawienie na tych ludzi. To jest już w tej chwili, coraz bardziej się oddalamy od czasu, kiedy ci ludzie mieli naprawdę takie bardzo, bardzo osobiste związki, osobisty wpływ na rzeczywistość. W tej chwili została sieć powiązań, wytworzony świat, który powstał na początku lat 90. i ten świat bardzo dobrze funkcjonuje. To są media, to jest polityka, to jest mnóstwo najważniejszych dziedzin życia, sądownictwo również. Więc mamy tutaj państwo, które zostało stworzone po okrągłym stole, które zostało stworzone na mocy układu właśnie okrągłostołowych i Magdalenki. I mam nadzieję, że uda się zerwać z tym światem, że uda się odejść od tej resortowości, ale piszemy o tym, żeby została pamięć, żeby była świadomość, że coś takiego istnieje w dalszym ciągu jak dzieci resortu. Do czasu premiery nie znaliśmy nazwisk bohaterów, a raczej antybohaterów państwa książki. Teraz już możemy zdradzić, kto tym razem pojawia się w państwa publikacji. Biorąc od góry, to pojawił się Aleksander Kwaśniewski, Ryszard Sznep, Bronisław Komorowski, Adam Daniel Rotfeld, Andrzej Olechowski, Lech Wałęsa, Wojciech Jaruzelski, Włodzimierz Cimoszewicz. I proszę zauważyć, proszę państwa, proszę pani redaktor, proszę zauważyć, że tu są tylko i wyłącznie prezydenci oraz ludzie dyplomacji. Dlaczego myśmy akurat tak dobrali te postacie? Dlatego, że prezydenci kształtowali politykę wewnętrzną i zewnętrzną, ale mieli niebagatelny wpływ na naszą rzeczywistość. A ministrowie spraw zagranicznych, dyplomaci, mieli wpływ z kolei na kształtowanie wizerunku Polski, polityki zagranicznej. Dlatego jest właśnie taki dobór tych ludzi, ponieważ również jest bardzo istotny fakt, że ci ludzie mieli też ogromny wpływ, albo wręcz bezpośredni wpływ na wprowadzanie nas do NATO i do Unii Europejskiej. I to, że w tej chwili mamy taką sytuację na przykład z Unią Europejską, to jest międzynarodowej przede wszystkim, jaka jest ona z opinią. Dokładnie, to jest właśnie pokłosie tego. To jest właśnie pokłosie tego, bo my tu oczywiście przedstawiamy pierwszoplanowe postacie, ale to, co mówiłam na początku, że jest to państwo wytworzone przez resort, bo to są tak właściwie ojcowie założyciele III RP, to mamy sytuację w komisjach europejskich, w Unii Europejskiej. Trzeci plan, który jest niewidoczny, Trybunał w Strasburgu, również urzędnicy, którzy pracują przy opracowywaniu tych wyroków. Bo tak naprawdę, a wiem to z własnego doświadczenia, w Trybunale jest tak, że to przygotowują nasi urzędnicy polscy, sędziom opinię o danej sprawie. I jest to absolutnie polityczne ciało. Musimy sobie uświadomić, Trybunał w Strasburgu nie jest ciałem absolutnie wolnym od resortowości, ponieważ również biorąc pod uwagę urzędników polskich, którzy tam pracują, to jest właśnie ta sytuacja. Jak ta książka została podzielona, jeżeli chodzi o rozdziały? Jeżeli chodzi o rozdziały, to mamy prezydenci kondominium, namiestnicy kondominium i pomocnicy kondominium. Jeżeli chodzi o prezydentów, no to wiadomo, Lech Wałęsa, może od początku Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, a namiestnicy, no to oczywiście MSZ, cały aparat Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
I ostatni, no to pomocnicy, postacie pierwsze, drugoplanowe, ale bardzo znaczące, czyli pierwszoplanowe postacie zaplecza, bym tak to nazwała. Pani redaktor, czy były czasami takie sytuacje, które możemy określić takim murem nie do przebicia, kiedy pisała pani tę książkę? Były problemy z dokumentami. Myśmy mieli tą, zdradzę państwu i pani redaktor, że myśmy mieli tą listę szerszą, bo praca wyglądała w ten sposób nad książką, że każdy tom jest w ten sposób, że się składamy sobie wzajemnie propozycje, ustalamy jakby listę, spis treści i każdy z nas określa się, czym się chce zajmować. I ta lista była dużo większa, tylko trafiliśmy na ten mur w postaci braku dokumentów. Podstawą tej książki są dokumenty. Bez tego to w ogóle nie ma mowy, żeby się opierać tylko i wyłącznie na informacjach prasowych. Natomiast tutaj się okazało, że są postacie bardzo ważne w III RP, których nie ma w ogóle dokumentów, a nie możemy tylko bazować tylko i wyłącznie na mało sprawdzonych informacjach, a właściwie niesprawdzonych. Bo w przypadku na przykład, jeszcze wrócę do jednej rzeczy, Aleksandra Kwaśniewskiego czy Bronisława Komorowskiego, w internecie pojawiało się mnóstwo informacji na temat ich pochodzenia, na temat dziadka, ojca, jakieś nazwiska padały, które nie znalazły absolutnie potwierdzenia w faktach. I dlatego myśmy zawięzili, tam jest rzeczywiście bardzo dużo nazwisk, ale i tak zawięziliśmy tę książkę tylko do osób, wobec których mieliśmy pewność, że te dokumenty istnieją. Zostało nam już bardzo niewiele czasu, ale jeszcze jedno pytanie. Czy powstaną kolejne tomy? Tak, powstaną za rok będą resortowe dzieci politycy, za 2 lata resortowe dzieci nauka, a w połowie tego roku ukaże się książka moja i pana doktora Targalskiego dotycząca RP. Bardzo ciekawa również, będzie pewnie o niej bardzo głośno, a Maciej Marosz pisze suplement dotyczących sądownictwa. To, że ta książka stanie się bez wątpienia hitem wydawniczym, nie mam najmniejszych wątpliwości. Polecamy serdecznie. Resortowe dzieci, politycy. Moim i państwa gościem była współautorka tej bardzo ciekawej pozycji, pani redaktor Dorota Kania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz zapraszam państwa na krótką przerwę. Zostańcie państwo z nami.